Dziś opowiem Ci o przemianach, do jakich doszło po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego we wszystkich dziedzinach życia. Dowiesz się, jak w średniowieczu funkcjonowała gospodarka, a także w jaki sposób w tej nowej rzeczywistości kształtowały się więzi społeczne. Zapraszam! Początek średniowiecza to czas, gdy w Europie istniały jedynie pojedyncze ośrodki miejskie, funkcjonujące jako siedziby władz kościelnych i świeckich. Nie miały one jednak większego wpływu na średniowieczne społeczeństwo, gdyż w tamtych czasach ludzie byli związani głównie ze wsią. Gospodarstwa rolne musiały stać się samowystarczalne, gdyż handel zamarł, a gdy dochodziło już do jakiejś wymiany, to raczej lokalnie, z najbliższymi sąsiadami. Znaczne zróżnicowanie ludności sprawiło, że kształtowanie się nowego społeczeństwa w Europie Zachodniej było procesem długotrwałym. Germańscy chłopi byli wolnymi ludźmi podlegającymi tylko królowi i na jego wezwanie stawiali się, by walczyć w armii. Ale status prawny ludności romańskiej był bardzo zróżnicowany. Z czasem te różnice się zatarły. Chłopi przestali służyć w armii, która opierała się w głównej mierze o ciężko zbrojną konnicę, która szybko się przemieszczała i szybko atakowała. Zakup konia i zbroi był kosztowny, to też nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Władca miał zatem swoich rycerzy. Słowo rycerz wywodzi się z języka niemieckiego od Reiter, czyli jeździec. Władca nadawał rycerzom majątki ziemskie, a wraz z nimi mieszkającą tam ludność, nie przejmując się tym, że są to wolni ludzie. Zwykle nie było też oporu ze strony chłopów, którym zależało na ochronie kogoś silniejszego, na przykład przed najazdami Wikingów. Sporządzano komendacje, czyli umowy zawierane między osobą szukającą opieki, czyli wasalem, a opiekunem, czyli seniorem. Dokumenty te były zwykle przygotowywane według określonego wzoru. Bywało też tak, że wasalem był człowiek zamożny, który część otrzymanej od seniora ziemi udostępniał kolejnym osobom w zamian za pomoc zbrojną i wsparcie radom. W ten sposób dana osoba była jednocześnie i wasalem, i seniorem. Ziemię, która była przedmiotem takiej umowy, nazwano lennem lub z łacińska feudum. Dlatego mówi się o systemie feudalnym, feudalizmie czy systemie lennym. Szybko nadaniu lenna zaczęły towarzyszyć specjalne obrzędy. Wasal klękał przed seniorem, wkładał złożone w dłonie w jego ręce i składał mu hołd lenny, wypowiadając słowa przysięgi wierności. Senior z kolei dokonywał inwestytury, czyli wręczał lenno wraz z przedmiotem, który je symbolizował. Mogła to być chorągiew lub włócznia. Stosunek między seniorem i wasalem był dożywotni, ale po śmierci odnawiano go ze spadkobiercami zmarłego. Z czasem wykształciła się zasada dziedziczności lenna. Senior nie mógł swego wasala pozbawić lenna. Wyjątkiem była jego zdrada lub złamanie przysięgi. Dlatego stosunki lenne były stałe i stabilne. Z czasem wykształciła się cała drabina feudalna. Na jej szczycie stał król. On nie miał już nad sobą żadnego pana, a często zarządzał poszczególnymi prowincjami królestwa. Był on z Francuska zwany suzerenem. Jego wasalami byli możnowładcy świeccy i duchowni, ale też mniej zamożni rycerze. Jednak większość rycerstwa była wasalami możnowładców. Zaś zadaniem chłopów było uprawianie ziemi należącej do przedstawicieli wyższych warstw społecznych. Obowiązywała zasada: wasal mego wasala nie jest moim wasalem, co oznacza, że władca mógł rozkazywać jedynie swoim bezpośrednim wasalom, przez to władza królewska była słabsza. Prowadziło to też do większego rozdrobnienia krajów Europy Zachodniej. Co ciekawe, wyjątkiem była Anglia. Tam wszyscy mieszkańcy byli poddanymi króla niezależnie od podległości lennej. Już w średniowieczu pisarze dzielili społeczeństwo na tych, którzy się modlą, czyli duchowieństwo, tych, co walczą, czyli rycerstwo, i tych, co pracują i utrzymują pozostałych, czyli chłopów. Zauważ, że w tym opisie brakuje mieszczan, czyli bankierów, kupców i rzemieślników. I gdy później miasta bardziej się rozwinęły, stało się to przyczyną kryzysu systemu lennego. Feudalizm, który ostatecznie ukształtował się w X wieku w Europie Zachodniej, nie rozwinął się na całym kontynencie. Przykładowo, nie funkcjonował on w średniowiecznej Polsce. Mimo to mówi się o epoce feudalizmu jako niezbyt ścisłej nazwie okresu charakteryzującego się poddaństwem chłopów. Ale to tak tylko na marginesie. Teraz chciałabym przejść do rycerzy, czyli konnych wojowników, którzy w społeczeństwie feudalnym pełnili szczególną rolę. Początkowo siedziby rycerskie były drewniane.
stawiano wieżę, którą otaczano palisadą lub fosą. Z biegiem czasu najbogatsi z rycerzy zaczęli stawiać murowane zamki, czyli obronne budowle lokalizowane w trudno dostępnych miejscach, by łatwiej można się było w nich bronić. Przed najazdami wrogów, przed napadem zwaśnionego sąsiada, czy w przypadku buntu poddanych. Ich budowa była pracochłonna i kosztowna, więc zwykle były niewielkie. Ich wnętrza były ciasne, ciemne i chłodne, gdyż ogrzanie grubych murów było trudne. Mieszkanie w nich było niezdrowe i nieprzyjemne. Tylko najbogatsi, najpotężniejsi seniorzy czy królowie mogli sobie pozwolić na wybudowanie wygodnych rezydencji. To zamek w Yorku. W XI wieku usypano tu sztuczny kopiec, wybudowano na nim drewnianą wieżę i otoczono fosą. W XIII wieku drewnianą wieżę zastąpiono murowanym donżonem, którego ściany miały grubość 3 metrów. Wokół powstał system fortyfikacji z murów umocnionych basztami i fosą. Na dziedziniec wiodła potężna brama główna. Donżon zbudowano na planie czterolistnym, co, jak się przypuszcza, miało pozwolić obrońcom na prowadzenie ostrzału. Na piętrze zlokalizowano najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia, wśród których była także kaplica. Dolne piętro było zajęte przez magazyny i studnie. Co ciekawe, oba piętra były wyposażone w latryny, czyli toalety. Rycerze uważali się za ludzi wyjątkowych, lepszych i szlachetniejszych od innych stanów. Szybko powstała zasada, że rycerzem może zostać jedynie syn rycerza. Każda rycerska rodzina miała własny herb. Początkowo były to znaki rozpoznawcze malowane na tarczach, które podczas bitwy pomagały się rozpoznać. Dodatkowo zachęcały do odważniejszych czynów, by przynieść sławę swemu rodowi. Szybko przekształciły się w oznakę statusu, dlatego umieszczano je w widocznych miejscach, aby podkreślić swoją pozycję i pochodzenie. One także były dziedziczone. Początkowo herby były proste, by łatwiej można je było namalować na tarczy. Z czasem stawały się coraz bardziej wyszukane. Pod koniec średniowiecza składały się z tarczy, godła, hełmu, klejnotu i labrów. Obowiązkiem rycerza było brać udział w wojnie na wezwanie seniora. Z tego powodu synowie rycerzy od najmłodszych lat ćwiczyli się w walce, a gdy ukończyli 14 rok życia, mogli brać udział w turniejach rycerskich, które organizował władca lub możnowładcy. Gdy taki młody człowiek był w pełni gotowy do walki, a także posiadał swojego rumaka i zbroję, przechodził obrzęd pasowania na rycerza. Zwykle była to ceremonia religijna. Zakładano mu pas z mieczem i uderzano mocno w kark, by zapamiętał ten moment do końca życia. Z czasem powstała cała kultura rycerska i związane z nią obyczaje. Życie dworskie sprawiło, że mieli oni okazywać szacunek damom, a pod wpływem nauk kościoła mieli zbrojnie bronić słabszych, zwłaszcza ubogich, wdów i sierot, a także walczyć za wiarę lub w słusznej sprawie. Zgodnie z etosem rycerskim mieli oni być prawdomówni, słowni oraz dbać o to, by walka była uczciwa. Złamanie którejś z tych zasad wiązało się z utratą honoru, czyli dobrego imienia. Rycerze byli bohaterami legend, utworów poetyckich i pieśni. Powstawały one w językach miejscowych, nie po łacinie, bo były skierowane do szerszej publiczności. Dzieła te sławiły rycerskie cnoty, często pojawiał się motyw miłosny. Wędrowni poeci deklamowali lub śpiewali swoje opowieści o rycerzach na zamkach podczas uczt. Najbardziej znani byli trubadurzy z Prowansji, krainy w południowej Francji oraz niemieccy Minnesingerzy, czyli piewcy miłości. Święty Jerzy to chrześcijanin, który w VI wieku za Dioklecjana, czyli w czasie prześladowań wyznawców Jezusa, służył w rzymskiej armii. Za odmowę wykonania rozkazów i krytykowanie władcy został ścięty. W średniowieczu do tej historii dodano motyw jego walki ze smokiem i ratowanie księżniczki. Według opowieści jednym z rycerzy Okrągłego Stołu był Lancelot, postać fikcyjna. Byłby on rycerzem idealnym, gdyby nie potajemne uczucie, jakim darzył żonę swego władcy, Ginevrę. Rycerze króla Artura i ich bohaterskie czyny były tematem wielu pieśni, obrazów i rzeźb. A to Roland, hrabia, ale też rycerz Karola Wielkiego, uczestnik walk z Arabami na Półwyspie Iberyjskim. Zginął w zasadzce Basków. Rozsławiła go pieśń o Rolandzie, datowana na około 1100 rok. Jego rzeźby stawiano też w wielu miastach, co miało symbolizować niezależność danego ośrodka miejskiego. Ciekawostka. Walter von den Vogelweide był najsłynniejszym Minnesingerem. Pochodził z Dolnej Austrii z mniej zamożnej rodziny rycerskiej. Jego pieśni, których pozostawił po sobie ponad 100,
są uważane za największe osiągnięcie średniowiecznej niemieckiej liryki. Najbardziej znany jest utwór Pod lipami, którego fragment pojawił się w powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Zapamiętaj najważniejsze. Upadek Cesarstwa Rzymskiego doprowadził do załamania się miast i handlu. We wczesnym średniowieczu opozycji społecznej decydowało posiadanie ziemi. Przemiany sztuki wojennej prowadziły do wzrostu znaczenia jazdy i wyodrębnienia się grupy zawodowych wojowników, rycerzy, którzy w zamian za służbę wojskową otrzymywali ziemię oraz władzę nad mieszkającymi tam chłopami. W X wieku, na skutek osłabienia władzy centralnej na zachodzie Europy, rozwinął się system feudalny, oparty na osobistych relacjach pomiędzy seniorem i wasalem. W ramach aktu komendacji senior obiecywał wasalowi opiekę i nadawał mu ziemię, z kolei wasal zobowiązywał się służyć seniorowi pomocą zbrojną i radą. W kolejnych wiekach utrwalił się podział stanowy. Rycerstwo stało się grupą zamkniętą o określonych dziedzicznych przywilejach i specyficznych normach zachowań. Swoje szczególne prawa posiadało również duchowieństwo, a najliczniejszą grupę społeczną stanowili chłopi.